Wyobraźcie sobie taką sytuację. Budzicie się pewnego poranka, wszystko fajnie, sobota. Dziś spokojny dzień bez większych trosk. Jak to się zdarza po przebudzeniu, macie ochotę na zrzucenie pewnego balastu. Więc bez trwogi idziecie w stronę porcelanowego tronu. Siadacie sobie, jakiś Instagram, TikTok, YouTube, wiadomo. I gdy jest już po wszystkim, naciskacie z wewnętrznym spokojem spłuczkę. Jednak w tym momencie dostrzegacie problem. Gówno nie spływa. Ale dziś jesteście przecież mistrzynią zen. Bez stresu. Jest problem, jest rozwiązanie. Sięgacie po kreta. Pomogło. Przy czym jak na świadomą i spokojną osobę przystało, przejmujecie się też naturą i myślicie sobie, że musicie zaopatrzyć się w lepsze środowiskowe rozwiązanie na takie sytuacje. Czas kupić przepychacz. Wtedy siadacie spokojnie, wpisujecie w Allegro przepychacz. To jest moment, w którym gówno się przelało, a spokój ducha zniknął na zawsze. Crispin, ale czemu? Co się stało? Co cię tak wkurwiło? Pozwólcie, że wam pokażę. Także symulujemy sytuację z tamtego poranka. Jesteśmy na Allegro i wpisujemy sobie przepychacz. No i co? Jesteśmy na stronie, to jakieś oferty promowane, se przełączę na cena z dostawą od najniższej. Nikt nigdy nie używa sortuj według trafności, co to jest za gówno. Ha, gówno. Także sobie lecimy, zaczynają się oferty. No i coś tu jest, no ale jakoś tak właśnie są jakieś takie niebieskie, kurde, dziwne rzeczy. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy myślę sobie przepychacz do klopa, to mam w głowie coś takiego. Co myślę, że jest takie popkulturowo wbite w głowę, ale no powiedzcie mi, czy wy też tak nie macie, że już wam zaprezentuję, że... O, tutaj sobie wezmę kwadracik, tutaj jakiś brązowy kolor. Tu jest ten kijek, on powinien być drewniany, tak. Tutaj jeszcze sobie jakiś okrąg weźmiemy, żeby on miał taką końcówkę bardziej. Czekajcie. O, taką zaokrągloną, bo to drewno, bo to kijaszek, wszystko. Dobrze, jeszcze tutaj wypełnimy, tak. I tutaj na dole mamy gumowy, taki czerwonawo-pomarańczowy. No, ten element ssący, co nie? Przepychający, nie wiem jak to nazwać. Sobie takie fajne wełniemy tutaj. O, i teraz tylko zaznaczyć. A, to się nie tak robi w pęcie, jak to się robi w pęcie. Control plus. Ha, dobrze, że to pamiętam z informatyki. Jakoś tak tutaj. O, i to jest nasz klasyczny przepychacz do kibla. Taki sobie wyobrażam, gdy myślę przepychacz do kibla. I nie, może tylko ja, może to jakiś głupi sentyment. Ale jak sobie myślę przepychacz do kibla, to taki przepychacz do kibla chcę mieć w domu. Nie inny, nie jakiś niebieski, nie coś takiego. Ja chcę mieć mój czerwono-gumowy z brązowym kijaszkiem przepychacz do gówna. Ale myślę sobie, no co, no jest różnorodność na Allegro, tak? Mamy dużo różnych opcji. Różne kształty i kolory, jesteśmy tolerancyjni. Więc poszukamy jakichś takich odpowiadających temu, co mniej więcej by się chciało, tak? No niby jest coś takiego, ale no to nie podoba mi się, jakieś takie ciemne. Jakimś rozejściem na końcu. No i tak sobie właśnie przejrzałam te oferty już na osobności sobie pozwoliłam. I pozwólcie, że zaprezentuję wam najlepsze opcje, które no po prostu wpadły mi w oko, reprezentują to, co dobry przepychacz do gówna powinien reprezentować. No co, no nie chcę mieć jakiejś zabawki. Chcę mieć, o, coś takiego powiedzmy. Więc to jest pierwsza opcja. Przepychacz do WC. Łazienki, przepychaczka sanitarna. 5,99. Myślę sobie, nie no, zajebisty. Zajebisty. Tutaj zajebisty. Drewniany kijaszek, guma, wszystko fajnie. Są jakieś tam inne zdjęcia, które oczywiście się nie ładują. O, wklejone w pancie, ale chuj. Już chcę kupować, patrzę sobie w opis. Dostępne kolory, czarny i brązowy. No ni chuja na żadnym zdjęciu nie ma. Ani czarnego, ani brązowego. Jest czerwony. No, zdarza się. Mówi się trudno. Nie każdy ma dobrą aukcję. Napisałam zresztą do firmy Carville. Nie odpowiedzieli, czy to jest, bo może ja mam kurwa, jak to się nazywało. Może ja mam kurwa daltonizm. Może to jest brązowy. Może im się coś pojeba. Więc napisałam, brak odpowiedzi. No ale trudno, jest to jakaś tam jedna oferta. Pójdę sobie do innej. O, czyżby ten sam? Te same zdjęcia? No chyba to samo, no troszkę droższe, no, ujdzie. Patrzę sobie w opis, opis inny. Ale co? Kolory wysyłamy losowo. No ja chcę mieć czerwony. Nie chcę mieć zielonego, nie chcę mieć czarnego. Chodźcie czarny albo biały. My chcemy zielony. Jestem popierdolony. Chcę mieć czerwony. Więc trudno, idziemy dalej. O, tu jest jakiś taki
trochę inny. Ale no wygląda tak jak chce. Moim zdaniem jest to odpowiednik mojej perfekcyjnej wizji. Więc lecimy sobie w opis. Wygodna plastikowa rączka. No i nie podobasz mi się. No chuj mnie strzeli, ale lećmy dalej. O, to też wygląda solidnie. Nawet już marka, którą wcześniej mi się zdarzyło gdzieś, poczekajcie, o, widzieć York. Może nawet to jest to samo. Nawet numerek seryjny pokazywał, że to jest to samo. Więc co, schodzę sobie na dół i coś mi się kurde nie zgadza. No niby nie ma nic napisane, że ani czarny, ani inny. Teoretycznie powinien być czerwony, co nie? Ale po pierwsze, ma tylko jedno zdjęcie. Ale przede wszystkim w opisie widzę maksymalna średnica rury 15 mm. Ten sam model, średnica rury, około 13,5 cm. Coś jest nie tak. I nie ma tu za dużo innych informacji. Więc co robię? No staram się znaleźć ten przepychacz w innym miejscu, tak? No zobaczyć jak to wygląda. Jak to wygląda prawidłowo. Trafiam na stronę York. Jest to ten sam kod produktu. Przepychacz sanitarny z drewnianą rączką, tak? Wszystko się zgadza. I co? I gówno! Bo to samo zdjęcie, tak? Widzimy to samo zdjęcie. Ale na stronie York są też dwa inne zdjęcia, gdzie jest to ewidentnie, kurwa, inny przepychacz. Czy widzicie podobieństwo między tym a tym i tym? Inny kolor rączki, ona jest biała. Inny w ogóle kształt tego gówna na dole. Znajdźmy jakieś informacje. Drewniana rączka, okej, ale pomalowana z jakiegoś powodu. Dane techniczne, no niby 15 cm, więc o chuja chodzi, że tu jest nagle 13. Ewidentnie w takim razie nie ufam tej aukcji, no coś jest nie tak. Zresztą mają w ogóle inne zdjęcia na to wychodzi niż ten produkt, bo to z kolei jest jeszcze inna przepychaczka niż ta przepychaczka. Niż ta przepychaczka. Są zupełnie inne przepychaczki z tym samym kodem produktu. I wtedy sobie myślę, dobra, chuj. Jest to jakiś rabbit hole, nie ma co. Ja chcę czerwoną przepychaczkę. Więc co? Wezmę sobie w Allegro i napiszę przepychacz czerwony. How many words per minute does the average person type? I type 90. Shut up. It's true. Okay, I said average. 70? How many do you type? 65. Okay, no need to laugh. No, that's respectable. I mamy ofertę. Ta mi się nie podoba, ta mi się nie podoba. No i tyle ofert. No ewidentnie nie ma przepychacza czerwonego. A każdy inny, bo uwierzcie mi, jak sobie wezmę na przykład po prostu w przepychacz i sobie znajdę tą taką aukcję, która mi się wydawała taka najbardziej komfortowa. Na przykład ten przepychacz wygląda dobrze, solidnie, ale widzę kolor tylko czarny, nawet za overprice. Spieprzaj, Leti Shops, nie sponsorujesz mnie. Wezmę sobie jakąś inną przepychaczkę. Na przykład tą. Już wiemy, że ona ma tylko kolor czarny i brązowy. I tak jest za każdym jebanym razem. I co? I wszystkie kolory wysyłamy losowo. Kolory wysyłamy losowo. Nie ma pewności nigdy, że kupię czerwony jebany przepychacz. Więc myślę sobie, pójdę na inną stronę. Trafiam na Amazon. No nie chcę kupować z Amazona, ale myślę sobie, jest zdjęcie. Jest to samo kurwa zdjęcie, które już jest na każdej innej aukcji. Ale to jest Amazon, przecież oni zawsze mają jakoś tam ustandaryzowane. Tyle, że patrzę sobie, są tutaj wymiary 36x15, 210 gram. Wracamy do oryginalnej strony Yorka, gdzie mamy niby to zdjęcie. I przypominam wam wymiary, jakie są? 40x15, 0,196 wagi. Śmierdzi dupą. Zupełnie inne. Wszyscy używają tego zdjęcia, żeby sprzedać zupełnie inne rzeczy. Do tego stopnia, że przypomnę sobie, nawet nie Amazon. Wejdę na OLX. Przecież na OLX-ie każdy sprzedaje, po prostu robi zdjęcie telefonem, więc jak widzę... Ja nie widzę. Ja widzę! To będzie to, co nie? No to nie ma opcji, że ktoś będzie mi robił zdjęcie innego przepychacza do kibla i wyślę inny przepychacz do kibla. No i taki chuj. To dzisiaj chciałem wytłumaczyć, co to jest catfish. Tutaj mam screeny, ponieważ oczywiście ta aukcja została usunięta po mojej interwencji, ale został wystawiony przepychacz do kibla. Taki idealny, jaki by mi się marzy. Widzę, że jest to znowu jakieś zdjęcie takie producenckie, niezrobione przez kogoś. Więc piszę do typa: dzień dobry, proszę wysłać mi zdjęcie tego przepychacza. I wysyła mi zupełnie inny przepychacz. Czarny do tego. Od razu leci report i od razu leci dziękuję, do widzenia. Jakby jak można wystawiać w ogóle inne zdjęcie niż się sprzedaje. O chuj chodzi na rynku przepychaczy do kibla. O jak dobrze być pierdolnięty! Ale wtedy trafiłam na mojego wybawcę. Wtedy trafiłam na używane z Allegro Locarno przepychacz. Zdjęcie ewidentnie zrobione przez użytkownika. Patrzę, taki chce. Idea. Ale
kurde trochę mały, 110 mm. Ja potrzebuję co najmniej 12-13, jak sobie mierzę kip. Ale ma naklejeczkę, co nie? Bo naklejeczce mogę sobie wyszukać, ale patrzę, naklejka jest po niemiecku. I co się wtedy okazuje? Jak się wchodzi w Google i wyszukuje po niemiecku, to już wam pokażę. To nagle milion stron ma dokładnie to, czego potrzebujecie. Jedna za drugą. Ma idealny gumowy przepychacz do kibla. Perło. Nie ma żadnego problemu. Nawet tanio. Ale jesteśmy kurwa w Polsce i nie mam pieniędzy na to, żeby wydawać na dostawę berła do kibla 10 euro. To doprowadza mnie do wniosku, że my w Polsce mamy jakiś narodowy kurwa shortage przepychaczy do kibla. Po prostu uznaliśmy, że czerwony przepychacz do kibla w tym kraju istnieć nie może. Jest to absolutnie nielegalne. Tylko Niemcy. Ein, zwei, drei. Donald jebany Tusk für Deutschland ma przywilej, żeby przepchać sobie rurę czerwonym, normalnie wyglądającym przepychaczem. My Polacy będziemy się dławić czarnym gównem, ponieważ po prostu będzie to jedyna opcja. Wolę polskie gówno w polu i świąki w Neapolu. I każdy po kolei będzie was na swojej aukcji oszukiwał, że ma czerwone, ale tak naprawdę ma tylko i wyłącznie czarne. Czemu? Czy czerwona guma nie jest dostępna w Polsce? Czy to jest ten błąd w Matrixie, że nie możesz rzucać czerwonego przepychacza do kibla? Ze wkurwienia uznałam, że nie, ja się nie poddam. Mimo, że już spędziłam jakieś 1,5 godziny na to, żeby zresearchować przepychacz do kibla. Wejdę jeszcze raz w Google. Przejrzę wszystkie aukcje na Allegro. Przejrzę wszystkie inne znane mi strony. Zrobiłam to i znalazłam jedną opcję. Obi. Obi ma czerwony przepychacz do kibla z drewnianą rączką. I mam dowód rzeczowy w postaci tego, że komuś się zachciało wykonać zdjęcie do opinii i wiem, że faktycznie jest to produkt ze zdjęcia. Że faktycznie ma swoją idealną, kulistą, czerwoną główkę, a nie czarne, sprężynowate, z jakimiś rożkami na boki. Co to ma być? Jest jeden ideał. I wiecie, jak to nazwałam? Przez Niemcy. Für Deutschland. Bo patrząc na niemieckich stronach, zaczęłam kopiować niemieckie nazwy do Google'a, aż w końcu trafiłam na firmę Lux. Lux! Która sprzedaje też w Obi. Keine Grenze. Z czego się orientuję, w ogóle Obi jest chyba niemieckie. Czekajcie. Obi, sieć marketów na europejskim rynku budowlanym, powstała w 1970 roku w Niemczech. Czyli tylko Niemcy są w stanie sprowadzić do Polski czerwone berło. Polacy nie są w stanie przepchać swojego gówna czymś, co wygląda jak to, co powstało w mojej wyobraźni, gdy zobaczyłam zatkaną rurę. Jedyny słuszny obraz. Ideał. Nie, tego nie dla Polaka. Nie dla psa. Masz. Poczęstuj się. Nie dla psa, kurwa! Nie dla śmieci, a dla pana to! I wiecie co? Kupiłam. Mimo, że mam Obi pizdo jako od domu. Jestem jebanym Scrooge'em, McQuackiem. I nie wydam 15 zł na dostawę. Więc teraz zapraszam was na segment vlogowy, gdzie idziemy odebrać perło. I zobaczyć, czy Obi Niemcy. Deutschland. Wspaniały naród. Też nas nie oszuka. Czy da się dostać czerwony, normalny przepychacz do kibla? Ja się udaję po przepychacz do kibla. Ku przygodzie! Mission complete. Przetykać do kibla. Zakupione, udało się. Z góry sorry za nagrywanie wertykalne, a nie horyzontalne na rowerze, ale mam tylko taki zaczep i, że tak powiem, no w ręce na 100% trzymać telefon nie będę, więc korzystam z tego, co mam i z niego mogę tylko wertykalnie nagrać, ale to nie jest najważniejsze. Ważniejsze jest zdobycie berła. Ogólnie to tak, musiałam pojechać z samego centrum na jebane lotnisko Chopina, odebrać przystawkę do propo za 15 zł, ale opłacało się. Tak też dobiega końca nasza przepychaczowa przygoda. Jak możecie zauważyć na załączonym zdjęciu, tak, jest to przepychacz wyprodukowany w Niemczech. W Polsce nie ma normalnych przepychaczy do kibla. Jebana kurwa Polska.